Wraca normalność. To jest, szanowni państwo, słowo, które powtarza się teraz w wielu rozmowach. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że w Sopocie będziemy mogli normalnie, pełną parą pracować dla mieszkańców i dla miasta. Dziękuję bardzo panu premierowi za tak szybkie podpisanie wniosku nowej pani wojewody. Dziękuję bardzo na ręce przewodniczącego rady radnym, którzy przyjęli rezolucję i od razu stali na stanowisku, że w Sopocie powinna być kontynuacja, żeby nie było żadnego momentu zawieszenia. Szanowni państwo, wraca normalność, bo te dwa miesiące ja mam takie poczucie, że rozpędzona maszyna, jaką jest miasto, była na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Że wiele spraw, które można było realizować, czekało, nie było realizowanych, nie było decyzji. I z tego miejsca bardzo dziękuję wam, drodzy urzędnicy. Dziękuję bardzo sekretarzowi miasta, który w tym trudnym czasie, i panu skarbnikowi, robiliście wszystko, żeby mieszkańcy nie odczuli tego zahamowania. Dziękuję Radzie Miasta za to, że był budżet już 14 października, chyba najwcześniej w historii polskiej samorządności i mogliśmy pewne rzeczy już realizować. Ale wy wiecie, ja wiem, wiedzą mieszkańcy, wiedzą przedsiębiorcy, że wiele spraw czeka na rozwój i naprawdę to zahamowanie w skali kraju i zahamowanie w skali Sopotu było bardzo duże. I myślę, że trzeba doprowadzić do zmiany prawa, żeby nie było więcej sytuacji, kiedy w wyniku wyborów, w wyniku tego, że urzędujący prezydent, wójt czy burmistrz obejmuje inny mandat, miasto przestaje z godziny na godzinę funkcjonować, bo tracą pracę wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za rozwój, za zarządzanie tym miastem. Cieszę się, że w Sopocie i w Sejmie mamy reprezentantów samorządów, że jest poseł Jacek Karnowski i wielu innych samorządowców i wiem, że taką zmianę będą chcieli przeprowadzić, żeby tego zahamowania realizacji projektów ważnych dla mieszkańców po prostu nie było. Szanowni państwo, to był trudny czas, najpierw bez komisarza, a potem niestety z osobą, która, jak się okazało, była namiestnikiem partyjnym. Oczywiście będę sprawdzać i audytować zarządzenia, decyzje, które pan komisarz podjął, ale jedna mnie zbulwersowała, mianowicie powołanie i podpisanie umowy kancelarią prawną, zewnętrzną, na obsługę urzędu w sytuacji, kiedy mamy świetnie działający wydział prawny. I zastanawiałam się, czy to jest tylko niegospodarność, bo to jest kwota 110 tysięcy, czy to chodzi o coś więcej. I niestety dowiedziałam się, o co chodzi, w momencie, kiedy została w imieniu miasta podpisana ugoda z byłymi dziennikarzami TVP. To pokazuje, że był cel partyjny tutaj do realizacji w Sopocie i cieszę się, że to się skończyło, że już żadne ugody, żadne decyzje, które szkodzą miastu, wizerunkowi miasta nie zostaną podpisane. Szanowni państwo, idziemy do przodu. Ruszamy, spuszczamy ręczny hamulec i zaczynamy naprawdę pracować pełną parą. Razem z Marcinem Skwierawskim, którego będę chciała powołać na zastępcę, bo chcemy jak najszybciej wrócić do pracy. Przed nami, przed Sopotem wiele wyzwań. Po pierwsze budżet. Naprawdę jest świetnie przygotowany. Tu wielkie podziękowania do pana skarbnika, który szacując przychody w październiku prawie w ogóle się nie pomylił i te kwoty są dokładnie oszacowane. Natomiast nie wszystko było wiadomo. Mamy bardzo dużą kwotę janosikowego, o kilka milionów wyższą niż zakładaliśmy. W związku z tym musimy przepatrzeć budżet, musimy zrobić rewizję pewnych rzeczy i zastanowić się,
jak zabezpieczyć się, żeby mieć środki na pozyskanie funduszy z KPO i z funduszy europejskich. Dlaczego te fundusze są dla nas tak ważne? Bo tam są projekty, które wspierają nauczycieli i uczniów. Tam są projekty, które pozwalą nam realizować infrastrukturę zdrowotną, czy rehabilitacyjną, czy w formie też zakładu opiekuńczo-leczniczego. Tam są środki na cyfryzację, na rozbudowę całego systemu Smart Cities. Dużym wyzwaniem jest także kontynuacja takiego szerokiego programu budownictwa komunalnego. Realizujemy już mieszkania, planujemy nowe, projektujemy nowe. To jest bardzo duża kwota, prawie 300 nowych mieszkań dla Sopocia. To wszystko przed nami, wzmocnienie edukacji, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę ze zmiany w Ministerstwie Edukacji i wiem, że dużo projektów będzie realizowanych. Zaczynamy od podwyżki dla nauczycieli, także do nauczycieli przedszkolnych, ale oczywiście praca przed nami, jeżeli chodzi o edukację, ogromna. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy zacząć pracować. W związku z tym zakasujemy rękawy, wracamy do pracy i obiecuję, że naprawdę będziemy świetną drużyną, bo taką do tej pory byliśmy. Dziękuję wszystkim bardzo za dotychczasową pracę. Obiecuję, że nie będziecie się nudzić. Tu zwracam się do wszystkich pracowników urzędu, bo wyzwań jest dużo, ale wiem, że na Was zawsze można liczyć. I wiem, że razem naprawdę będziemy mogli dalej świetnie rozwijać miasto, bo Sopot i jego mieszkańcy są najważniejsi. Dziękuję bardzo.